środę 2 października w Gorlicach na ulicy Władysława Sikorskiego doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 2 uczniów pobliskiej szkoły. Tragedia rozegrała się na łuku drogi, gdzie samochód osobowy z 5 osobami zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym. Siła uderzenia była tak ogromna, że poruszający się pojazd osobowy obrócił się w kierunku, z którego jechał. 3 osoby z osobówki oraz kierowca ciężarówki nie odnieśli obrażeń. Jak można przypuszczać, jednym z powodów wypadku mogła być nadmierna prędkość pojazdu osobowego, ale jakie czynniki złożyły się na tę tragedię, będzie można powiedzieć po przeprowadzonych ekspertyzach policji. Szkoda tych młodych ludzi, którzy dopiero co przekroczyli próg dorosłości. O godzinie 10:38 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Sikorskiego. Zadysponowano tutaj natychmiast 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Gorlic. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że w wypadku brał udział samochód osobowy i samochód ciężarowy. Samochodami łącznie podróżowało 7 osób, 5 w samochodzie osobowym, 2 w samochodzie ciężarowym. 5 osób było tutaj na miejscu zdarzenia, samodzielnie wydostało się z samochodów, nie uskarżali się na dolegliwości, dojechały kolejne służby, pogotowie ratunkowe, policja na miejsce. Pogotowie ratunkowe zajęło się poszkodowanymi, straż pożarna zajęła się tutaj zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i wydobywaniem osób z samochodu osobowego. Niestety 2 osoby były w ciężkim stanie. Służby tutaj nad nimi przejęły pogotowie ratunkowe, które zaopatrywało dalej poszkodowanych.